Gmina Siewierz leży w centralnej części województwa śląskiego w powiecie będzińskim. Ze względu na doskonałą lokalizację, dostępność komunikacyjną oraz dynamiczny rozwój jest miejscem rozpoznawanym w regionie. Od 2018 roku jest jedną z gmin współtworzących metropolię górnośląsko-zagłębiowską. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił szereg istotnych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców i standardy funkcjonowania gminy. W ostatnich latach zrealizowano szereg przedsięwzięć związanych z rozbudową bazy sportowej oraz rozwojem oświaty. Zmodernizowano wszystkie placówki oświatowe. Powstały nowoczesne obiekty sportowe, udostępniono również nowe tereny rekreacyjne. Jedną z wiodących inwestycji w tym zakresie była budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu. Doskonale wyposażone zaplecze sportowe to ciekawsze zajęcia wychowania fizycznego i atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, pozwalające na rozwój sportowych pasji i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Ostatnie lata to dziesiątki kilometrów nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, a także sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wizytówką miasta jest rynek, przebudowany w 2010 roku z charakterystyczną fontanną z tańczącymi pannami oraz ławeczką Stanisława Hadyny i Zdzisława Pyzika, nawiązującymi do słynnej w całym kraju pieśni „Od Siewierza jechał wóz”. W samym Siewierzu zmodernizowano ulicę Bytomską, Kopernika, Oleśnickiego, Żwirki i Wigury, Kielecką oraz okolicę Placu Wojska Polskiego, Słowackiego, Dąbrowskiego, Strumień, Piaskową, Sosnową, Rzeczną, Młyńską, Długą, Górną i Jeziorną oraz drogi w sołectwach Podwarpie, Kuźnica Barężyńska, Barężyn, Gołchowice, Dziewki, Leśniaki, Żelisławice. Poprawione zostały również warunki funkcjonowania komunikacji zbiorowej poprzez wybudowanie nowego dworca autobusowego wraz z okoliczną infrastrukturą. W najbliższych latach zrewitalizowana zostanie linia kolejowa nr 182 Starnowski Gór do Zawiercia z przystankiem w Siewierzu. Nasze miasto z roku na rok staje się nowocześniejsze, przybywa nam coraz więcej nowych mieszkańców, m.in. za sprawą powstającego zrównoważonego osiedla Siewierz Jezioro. Prowadzone są prace konserwatorskie na Zamku Siewierskim, m.in. odbudowano ścianę południową zamku i zamontowano iluminację. Zamek corocznie odwiedza około 20 tysięcy turystów. Przez ziemię siewierską przepływa Czarna Przęsza i jej dopływy. Znajdują się tu także zbiorniki wodne, stawy rybne i małe sadzawki, szczególnie w rejonie Kuźnicy Sulikowskiej. Wśród zrealizowanych pobliskich inwestycji wymienić można m.in. przebudowę ulicy Młyńskiej, budowę ulicy Rzecznej wraz ze ścieżką rowerową. Przeprowadzono remont ulicy Długiej, prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu. W placówce tej wybudowano nowoczesną halę sportową wraz z niezbędnym zapleczem i boiskiem wielofunkcyjnym.
Funkcjonowanie gminy to również troska o sprawy społeczne. W minionym roku oddane zostały do użytku gminne lokale mieszkalne na ulicy Górnej w Siewierzu, przeznaczone dla najbardziej potrzebujących rodzin. W gminie działa Rada Seniorów, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, Klub Seniora. Ziemia siewierska przyciąga turystów swoimi licznymi walorami przyrodniczymi. Jednym z nich jest Zalew Czeczysko-Siewierski. Bliskość natury, czysta woda i powietrze oraz liczne zabytki sprawiają, iż w okresie letnim Siewierz i okolice są licznie odwiedzane przez mieszkańców górnośląskiej aglomeracji. Dynamiczny rozwój gminy zaobserwować można we wszystkich jej sołectwach, które z roku na rok zmieniają się dzięki powstającej infrastrukturze. W Podwarpiu przebudowano drogę, a celem poprawy bezpieczeństwa wybudowano chodnik. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to także dobrze oznakowane i oświetlone przejścia dla pieszych, jak choćby to w Kuźnicy Podleśnej przebiegające przez drogę krajową nr 86. W celu modernizacji infrastruktury drogowej we wszystkich sołectwach gruntownie przebudowana została droga łącząca Kuźnicę Warężyńską z gminą Mierzęcice. Jedną z wiodących inwestycji w południowej części gminy Siewierz była także budowa ścieżki rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami Kościelnymi. Dzięki niej uczniowie mogą bezpiecznie przemieszczać się w drodze do i ze szkoły. Ścieżka stanowi element sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w gminie. Łączy punkty przesiadkowe komunikacji publicznej w obu miejscowościach. Pasażerowie, którzy wybierają ekologiczne środki transportu, mogą zostawić przy nich swoje rowery pod funkcjonalnymi i bezpiecznymi wiatami. Wojkowice Kościelne to jedna z najstarszych miejscowości ziemi siewierskiej. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1325 roku, jednakże według historyków wieś jest znacznie starsza, bowiem kościół może pochodzić z lat 1220-1229. Współcześnie wieś charakteryzuje bogate zaplecze budynków użyteczności publicznej. Funkcjonuje tutaj m.in. biblioteka oraz poczta, a także zespół szkolno-przedszkolny z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz nowo wyremontowana remiza strażacka. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w okresie letnim jest zbiornik Kuźnica Warężyńska, zwany Pogorią 4, popularne miejsce rekreacji. Zrównoważony rozwój gminy Siewierz zaobserwować można we wszystkich miejscowościach. Tereny rekreacyjne, nowe boiska sportowe, place zabaw i siłownie terenowe dostępne są dla każdego i w każdym sołectwie. W północnej części gminy również poprawia się infrastruktura komunikacyjna i drogowa. Tylko w minionym roku przebudowano w samych Dziewkach ulicę Pańskie i Podbagnie. W Nowej Wiosce, podobnie jak w innych wsiach na terenie gminy, w ostatnich latach zmodernizowano remizę strażacką, która jest również miejscem spotkań lokalnego koła gospodyń wiejskich. Również remiza OSP Leśniaki oraz teren wokół niej zmieniły swoje oblicze, stając się nie tylko zapleczem dla jednostki strażackiej, ale i centralnym miejscem spotkań i rozrywki dla całej społeczności. Brudzowice to kolejna miejscowość oferująca swoim mieszkańcom bogaty zakres usług publicznych, m.in. opiekę szkolną i przedszkolną w nowoczesnej placówce z samodzielną halą sportową, Centrum Usług Medycznych oraz Centrum Kulturalno-Edukacyjne. W
Brudzowicach działa klub sportowy Niwy. Drużyna dysponuje profesjonalnym zapleczem, nowym boiskiem piłkarskim oraz budynkiem klubowym. Obok stadionu mieszkańcy mogą korzystać ze strefy rekreacyjnej, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. W minionym roku gruntownie wyremontowano remizę strażacką, w której siedzibę ma działająca od ponad 100 lat jednostka oraz orkiestra dęta. W budynku funkcjonuje również biblioteka publiczna. W Żelisławicach również zrealizowano w ostatnich latach szereg inwestycji poprawiających standardy życia mieszkańców. Wybudowano tam m.in. nowy budynek klubowy LKS Ostoja Żelisławice wraz z boiskiem i trybuną dla kibiców. Stadion Ostoi służy nie tylko zawodnikom i osobom rekreacyjnie uprawiającym sport. Stanowi też miejsce spotkań integracyjnych, zaplecze licznych festynów oraz imprez rozrywkowych. W centrum sołectwa przeprowadzono remont drogi prowadzącej do szkoły, a w jej pobliżu wybudowano nowy parking i siłownię terenową. Remontowi uległa również droga łącząca miejscowości Żelisławice i Leśniaki wraz z budową mostu. W gminie Siewierz dba się o bezpieczeństwo publiczne. Systematycznie modernizowane są remizy ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie OSP zaopatrywane są w niezbędny sprzęt i wyposażenie, zestawy ratownictwa medycznego, narzędzia hydrauliczne czy agregaty pompowe. Ponadto jednostki z Siewierza i Wujkowic Kościelnych otrzymały w ostatnim czasie nowe, zarówno lekkie, jak i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Sprzęt ten przekazywany jest dla jednostek, które na przestrzeni ostatnich lat wykazują największą aktywność w działaniach operacyjnych. Z uwagi na coraz częstsze zagrożenia powodziowe czy huraganowe, pomoc dla OSP jest niezbędna, a przekazywane środki służą do zakupu wyposażenia potrzebnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także mogą być wykorzystywane podczas zdarzeń drogowych.